To jest temat dnia. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dziś naszym gościem jest pani Miriam Szedid, Fundacja Estera. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry państwu. Z czego dzisiaj powinna wyleczyć się Europa? Przede wszystkim z poprawności politycznej oraz z błędnego rozumienia, że islam nie stanowi żadnego zagrożenia i promocji islamu tutaj w Europie. Więc jeżeli sobie zdamy sprawę, gdzie jest zagrożenie, co sprawia, że ludzie czują się niebezpieczni i nie tylko się czują, ale są w niebezpieczeństwie, no to wtedy będziemy wiedzieli, jakie środki wprowadzać i jak przeciwdziałać temu zagrożeniu, które już jest. Jak się do tej terapii zabrać? Od czego powinniśmy zacząć? Po pierwsze, powinniśmy sobie zdać sprawę, że muzułmanów niestety, ale trzeba resocjalizować. I w ogóle, jeżeli już podchodzić i wpuszczać ich do Europy, to powinna nastąpić resocjalizacja, to znaczy ograniczenie praw. Oni muszą być traktowani tak, jakby byli potencjalnie groźni i niebezpieczni. Tak jak przestępca i po więzieniu, nie wiem, dokonał gwałt albo zabójstwa, wypuszczany jest i ma ten okres całej resocjalizacji. Niestety nie mówię, że każdy muzułmanin, absolutnie nie mówię tego, że każdy muzułmanin jest zły, tylko po prostu jest wychowany w ideologii, która jest niezwykle niebezpieczna. I nie wiadomo, w którym punkcie w życiu albo się zradykalizuje, albo zacznie ją wdrażać w życie. Mhm. I jak sobie zdamy z tego sprawę, że problem jest po prostu z ideologią i z nauczaniem, które obecnie jest dopuszczone w Europie. Teoretycznie jest ono zakazane, ale sądy, instytucje i władze publiczne tolerują ją i nawet dają jej immunitet. Muzułmanie de facto mogą i gwałcić, i plądrować, i dokonywać podboju, i grozić, i szerzyć nienawiść, i demoralizować dzieci, i bić, i de facto są bezkarni w tym, co robią. I mamowie też mogą właśnie nauczać nienawiści do niewiernych. Ostatni przypadek właśnie, chociażby w Anglii. Terrorysta już był badany przez policję przez bardzo długo. Policja go znała. To był imam, który nauczał właśnie nienawiści. Nic mu w związku z tym nie zrobiono, chociaż zachęcał do ataków terrorystycznych i tak dalej, ale w ogóle go nie kontrolował. Znaczy, sprawdzano go pewnie, ale nic z tym władze nie zrobiły. A czyli bardziej taka konkretna profilaktyka, może tak powiem, w tym temacie. Tak, konkretna, żeby faktycznie osoba, która szerzy nienawiść, no to jest minimum 3 lata więzienia. To jest minimum, a w ogóle takie osoby to automatycznie powinny być wydalone, jeżeli jest szansa wydalić taką osobę do kraju pochodzenia. Ale Kościół mówi szansy. Też, że spogląda z szacunkiem na wyznawców islamu, prawda? Papież Franciszek mówi, przyjmujcie uchodźców, otwierajcie swoje parafie, swoje kościoły, swoje domy. Ale kim jest uchodźca, a kim jest wyznawca islamu? To są dwie różne osoby. Nie bądźmy naiwni, bo prawdziwi uchodźcy to są prześladowani chrześcijanie na terenach Bliskiego Wschodu i jazydzi, to są mniejszości religijne. Muzułmanie nie muszą uchodzić do Europy, ponieważ gdziekolwiek się zwrócą, na terenach Bliskiego Wschodu, relatywnie są bezpieczni, bo nie cierpią prześladowań, głównie... Relatywnie, właśnie, bo we Francji nawet ministerstwo podało najnowsze dane, że najbardziej prześladowaną grupą nie są muzułmanie, nie jest wspólnota żydowska, tylko chrześcijanie. Tak. Tak, to o tym mówią wszystkie raporty. Mówiła o tym Komisja Europejska pod koniec kwietnia 2015 roku. Śmieszne jest to, że my nawet wydaliśmy ustawę w 2014 Polska, że się solidaryzujemy z chrześcijanami, jazydami i z Kurdami z Syrii. A nagle potem widziałam, że wszystkie organizacje pozarządowe nie, musimy przyjmować wszystkich. No i opresorów, i oprawców nagle mamy przyjmować, a nie te ofiary prawdziwe i rzeczywiste. Więc wpuszczeni są po prostu, dla mnie to są regularne wojska wpuszczane do Europy.
które są finansowane z Arabii Saudyjskiej, bo muzułmanie teraz trwa hidżra, podbój terenów europejskich. I tak jak widzimy z Erdoganem, on już pokazuje od swoje prawdziwe oblicze. Ja już mówiłam dużo wcześniej, żebyśmy bardzo na niego uważali, ponieważ on ma i pochodzi z innego kręgu cywilizacyjnego i ma inne podejście do praw człowieka i ich praktycznie nie respektuje. I widzimy to potem, co się stało po puczu w Turcji. Nagle zaczął wszystkich eliminować, wszystkich od Ataturka. Mhm. Całych tych wszystkie osoby, które się ewentualnie ateizowały, szły właśnie w kierunku takim zachodnim, no to tych wszystkich generałów się pozbył, którzy stali na w obronie, znaczy stali na straży świeckości państwa turckiego. Niestety właśnie Turcja się radykalizuje i wzywa w międzyczasie na przykład do wychodzenia na ulicy w Holandii. I grozi przy okazji też Merkel, że będzie miała wojnę z nim. Ale właśnie, trwa ta trzecia wojna światowa, czy dopiero wybuchnie? Kto się przygotowuje, kto się zbroi? Tylko ona się rozpoczyna na różnych terenach w innym okresie, jak każde wojny. Tak jak dla Polaków wojna się zaczęła w innym momencie, dla Anglików w innym. No, na każdym terenie po prostu, mówię o II wojnie światowej, na każdym terenie ta wojna się w innym okresie rozpoczyna. Ona już trwa całkiem długo. Ciężko jest mi określić, w którym momencie się zaczęła, ale przechodzi teraz. Już jest we Francji, mamy przecież stan wojenny, w Szwecji już zaczęła trwać i po prostu rozlewa się coraz bardziej na Europę i będzie od środka te wszystkie konie trojańskie propagujące islam. Stan wyjątkowy we Francji, a polityka zarobkowa państw zaangażowanych w różne konflikty przyczynia się do aktów terroryzmu, powiedział ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Podziela pani tę opinię? Jeszcze raz może pani przeczytać? Polityka zarobkowa państw zaangażowanych w te konflikty, które twierdzą, że chcą pomóc, że chcą rozwiązać. Oczywiście, że się przyczynia. Oczywiście ksiądz arcybiskup mądrze tutaj powiedział. Sam fakt, że po prostu imigrant albo wojownik, który chce przyjść i walczyć dla Allaha w Europie, jest zachęcany wysokim socjalem, takim, który nawet my Polacy możemy sobie praktycznie pomarzyć, bo 800 euro na osobę miesięcznie, to jest ogromna kwota de facto, więc za nic nie robienie przez 3 lata 800 euro, plus jeszcze możliwości zarobków w euro i praktycznie mają immunitet, są bezkarni, bo jeżeli zgwałcą jakąś kobietę, to i tak za to kary nie dostaną. Dużo mamy tych koni trojańskich w Europie dzisiaj? No wszyscy muzułmanie, którzy tutaj przybyli, to są konie trojańscy. I albo większość będzie walczyła, albo co najmniej będzie pomagała, więc to jest jak całe środowisko mafijne, które będzie się wzajemnie wspierało. Oczywiście jest tak, że wszyscy muzułmanie to terroryści, prawda? To nie jest tak, że wszyscy muzułmanie to są terroryści, oczywiście. Ja tego nie mówię. Uważam, że często muzułmanie są ofiarami tego systemu i ideologii, w której są. I to jest też ogromny problem, bo Europa toleruje to, że muzułmanie w swoich środowiskach mogą łamać prawa człowieka, mogą bić kobiety, mogą być zastraszane. Jeżeli nie będzie nosiła chusty, no to inaczej może grozić jej śmierć, bo przyniesie wstyd rodzinie. A częściej słyszymy, że to właśnie chrześcijanie takie rzeczy robią wobec kobiet, że to my nie uznajemy ich praw. No to jest bzdura. To jest bzdura. Wiadomo, mamy tutaj męskich szowinistów, czasami zdarzają się. A jak się pani czuje z tym poziomem inteligencji, to bardziej wzruszyło to, co powiedział Janusz Korwin-Mikke, że my jesteśmy mniej inteligentne, powinniśmy mniej zarabiać. Wzruszyło, wzburzyło? Wzburzyło, znaczy to może wzbudziło refleksję, rzeczywiście, ile jest u mnie tej inteligencji? Znaczy badania wykazują, że pan Korwin się mylił w tej sprawie. Pokazał stare statystyki, które były, jeżeli chodzi o testy IQ, jeżeli się bada wszystkie kraje na świecie, jakie są testy, no to kobiety mogą
gorzej wypadać, ale z kolei w krajach bardziej rozwiniętych, gdzie jest równy dostęp do edukacji, kobiety nawet mają o 1 punkt procentowy wyższe IQ. Ciekawe, kto jest autorem tych testów IQ, prawda? Podejrzewam, że mężczyźni. tak, są, ale też inne różne czynniki nie są brane pod uwagę, na przykład mniej zarabiać. No, kobiety tak de facto przez całe... Możemy wchodzić teraz w taką polemikę, bo przez całe wieki to kobiety zarządzały, tak? I zarządzały gospodarstwami domowymi, zarządzały cała niewolnikami. Cała logistyka życia domowego i zawodowego przecież, biznesowego, tak? One biły, one handlowały, one dawały wypłatę niewolnikom, one to wszystko ogarniały i zarządzały, czyli wnioskując, że skoro mężczyźni mają tylko mięśnie i nadają się do polowania albo do walk, no to w takim razie kobiety jako menadżerki powinny dużo więcej zarabiać i mężczyźni powinni mniej zarabiać. No, możemy iść w tą polemikę, którą... Kobiety powinny więcej zarabiać. Tak, jako menadżerki. To można, oczywiście możemy się tak przypychać, tak? To był tylko przykład. A poza tym, skoro już jesteśmy za wolnością i pan Korwin jest za wolnością rynkową, no to chyba nie powinien regulować ani mówić pracodawcom, co powinni robić, a co nie, bo to jest w ogóle też... Wróćmy jeszcze do tego tematu. Dziwne. Zamachy terrorystyczne niczego nie nauczyły państw Unii Europejskiej. No właśnie, włoskie MSZ opracowuje plan przyjęcia 200 tysięcy imigrantów. W jakim kierunku idzie ta polityka rozwiązania problemu uchodźców? A w ogóle w 2017 zapowiadany jest we Włoszech jako następny rekordowy pod względem rozmiaru fali imigracyjnej. W zeszłym roku przybyło tu ponad 180 tysięcy uciekinierów z Afryki. No, na pewno nie mogę powiedzieć, że idzie to w dobrym kierunku. Europa się jeszcze nie nauczyła, jeszcze nie zmądrzała. Teoretycznie politycy trochę łagodnieją w tej polityce imigracyjnej. Widać, że w niektóre państwa... Jak słyszą, że mogą z Brukseli dostać karę za to, jeśli nie przyjmą uchodźców? Będą kary, czy nie? Zachęcam polski rząd, żeby dalej nie przyjmował i najwyżej wycofał się. Znaczy najważniejsze moim zdaniem w ogóle dla Polski jest to, żeby ograniczyć strefę Schengen do obywateli. Bo jeżeli mamy otwarte granice, to każdy imigrant, który jest zaproszony przez panią Merkel i dostaje socjal, może sobie przekroczyć teren i tutaj mieszkać. Redaktor Michał Karnowski inaczej to nazywa. Jeśli czytamy prasę europejską, to przyjmowanie imigrantów nie jest już koniecznością uporania się z jakimś problemem, ale staje się nową wiarą, a nawet nową religią. Tak, bo to jest multikulti. Znaczy to jest ta religia taka multikulti i promowanie również właśnie islamu. W ogóle najgorsze jest to, że teraz Komisja Europejska miała debatę na temat wprowadzenia prawa szariatu. 7 państw było za, 5 przeciw. Na szczęście przesunęli obrady komisji. Ale to już pokazuje, w jakim ogromnym niebezpieczeństwie jesteśmy. My tracimy obecnie naszą cywilizację łacińską, opartą na wartościach chrześcijańskich, na tolerancji i chcą wprowadzić nam system prawny, który jest przestępczym systemem prawnym, który nie toleruje absolutnie żadnych praw człowieka. A dla nas, dla chrześcijan, no to będziemy mieli do wyboru albo zostać zabitymi, albo przejść na islam, albo płacić wysoki bardzo haracz. Ale to będzie wszystko w ramach decyzji osób, które będą nad nami górowały, czyli muzułmanów i rządzących. Co musi się jeszcze stać, żeby tak zwane mocarstwa Europy Zachodniej i nie tylko przestały czuć się bezsilne wobec ataków terrorystycznych? One nie są bezsilne, one mogą działać. To nie jest tak, że one mają związane ręce, one po prostu nie chcą, bo ukrywanie prawdy... Czasami służby specjalne przyznają się do tego, że udaremniły jakiś potencjalny zamach. Przyznają się czasami do tego. No to udaremniły, ale to jest takie, tylko chyba udają po prostu, że pracują, a de facto temu pomagają. No bo rozwiązania są bardzo proste. Nie wpuszczać. Po pierwsze, nie wpuszczać do Europy. Nawet jeżeli się wpuści, to automatycznie deportować. Deportować w ogóle wszystkich, którzy tutaj nie powinni być. Deportować każdego spisanego choć raz przestępcę. W jakikolwiek sposób, mała zbrodnia, nie wiem, mała kradzież, cokolwiek,
momentalnie deportacja, zero tolerancji dla propagowania tekstów nienawiści. To nie może być tak, że nagle ktoś przyjeżdża do twojego kraju i mówi, że cię nienawidzi, albo nienawidzi tutaj wszystkich, najchętniej by zabił. No to za coś takiego albo deportacja, albo do więzienia. No ale też nasze prawo musimy wprowadzać w życie konsekwentnie. Też nie może być tak, że imamowie sobie mówią w Anglii, że będą udzielać ślubów niepełnoletnim wbrew ich woli. No ja ostatnio też były dziennikarze, zrobili badania, zadzwonili do 56 meczetów. Imamowie nawet nie znali ich, tylko powiedzieli, że są muzułmanami i córka 12-latka chcą wydać za mąż. I ona tego nie chce, czy się imam zgodził udzielić ślubu? No tak, tak, to oczywiście 18 imamów, więc tacy ludzie momentalnie powinni iść po prostu albo do więzienia, albo być po prostu oddani do swoich krajów i zamykać. Imigranci, uchodźcy, czy może jednak sprawy Polski? Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny, to są najpoważniejsze problemy państw Unii Europejskiej. To jest szukanie tematu zastępczego. I de facto Europa niestety mocno odchodzi od swoich wartości. Brzydko to zabrzmi, ale tak sobie myślę czasami, że szumanko się w grobie przewraca. Tak. Na których została zbudowana. My mamy tutaj... to Unia to była zgromadzenie państw narodowych, opartych właśnie na wartościach chrześcijańskich. I na tym się opierała ta Unia, Unia wolnorynkowa, gospodarcza najlepiej. A teraz nagle każdy naród jest wrogi, w sensie w ogóle narodowość, starają się to wyeliminować i również wartości chrześcijańskie starają się wyeliminować. Więc widzimy atak elit rządzących, próbujących po prostu zawładnąć Unią i odchodząc zupełnie od jej istoty, na jakiej ona była w ogóle zbudowana. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. To był temat dnia. Do zobaczenia. Thank you.